Yo, ja jestem Hyperek i witam was w nowym odcinku z Minecraft Dungeons. Poziomem, który dzisiaj będziemy przechodzili, jest Dolina Piasku Dusz. Zapraszam. Tak więc po tym nietypowym przywitaniu, zapraszam was już do normalnego poziomu. I tak jak powiedziałem, będzie to Dolina Piasku Dusz, kolejny obszar netherowy, ale te emeraldy nam rozsadziło po wszystkich kątach. Jest to taki... mroczny, kościsty, zapomniany, można powiedzieć, teren, w którym pojawia się bardzo dużo szkieletów, duchów i piglinów, w sumie piglinów, którzy są głównymi mieszkańcami Netheru. Trzeba się wycofać, bo nas zaraz pokonają. No, widzicie, że już na początku nawet nie jest tak prosto. Trzeba się tutaj trochę rozpoznać, po kolei wszystko trzeba tu podchodzić. Dobra, tych tutaj potraktujemy gongiem osłabienia, czy gongiem agonii, jakoś tak to się nazywa. I ten gong po prostu sprawia, że wrogowie zadają nam mniejsze obrażenia i dodatkowo mają słabszą obronę, także bardzo dużo łatwiej jest ich wtedy pokonać. Tutaj jeszcze mamy grupę szkieletów, ale z nią sobie też poradziliśmy. I podążamy dalej za celem. Proszę bardzo. I teraz musimy nacisnąć wszystkie tutaj guziki, pokonać tą zasadzkę i możemy kontynuować naszą przygodę przez Dolinę Piasku Dusz. Okej, tutaj przydałoby się... Ojejku. Tutaj przydałoby się użyć gongu. Nie, ja umrę. Już umarłem. Okej, to będzie ciekawy poziom. Spróbujmy ich trochę z daleka poatakować. O, w ten sposób. Proszę, no i tak sobie możemy poradzić. Dostaliśmy skrzynkę. Nawet dwie skrzynki, no proszę. No to załóżmy sobie naszą zbroję z morską fortuną. Dostaliśmy unikat. I kolejny unikat. Dwa unikaty, widzicie to? To potem po tym poziomie. Zobaczymy, jakie mają enchanty. Także zostańcie do końca i zobaczymy, co takiego nam dokładnie wydropiło. I kontynuujemy z naszą przygodą. Tak, jeszcze raz przypominam, morska fortuna sprawia, że mamy 30% więcej szans na to, że przedmiot, który wypadnie nam ze skrzynki, zamiast rzadkiego, będzie unikatowy. Tutaj jeszcze mamy dużą chmarę szkieletów, to rozprawimy się z nimi, żeby nas nie goniły. I możemy kontynuować dalej z naszą przygodą. Tutaj była waza, nie zauważyłem. A, tak jak mówiłem w poprzednich odcinkach, to mogą być słoje, to mogą być wazy. Jak zwał, tak zwał. Wiadomo o co chodzi. Tutaj kolejna zasadzka, okej. Poradzimy sobie z nią na pewno. Proszę bardzo. Teraz się pojawiają hogliny. Pogliny to są te... pogliny. Oj, za dużo memów. Pigliny to są te takie podobne do ludzi. A hogliny to są takie świnie. To są takie... świnie. No, tak to mogę nazwać. Okej, załóżmy jeszcze raz naszą zbroję. Kolejny unikat. To już jest trzeci unikat. Wow. No dobra, dzisiaj mamy bardzo dużo szczęścia. I oczywiście tą kuszę też sobie sprawdzimy po tej grze, po meczu. I zobaczymy, co takiego nam dokładnie wydropiło. I kontynuujemy dalej z naszą wyprawą. Pokonaliśmy już zasadzkę. Kolejne są fale potworów. Pokonajmy te duszki, bo one nas podpalają i zadają dodatkowe obrażenia. Czego oczywiście nie chcemy. Wyrzucę sobie to TNT, bo szczerze nam nie jest potrzebne. Kusza rozrzutowa... zwykła z tego co widzę, albo rzadka, coś takiego. To ją pewnie rozbijemy sobie na koniec. Okej. Wszystko idzie jak po maśle. No dobra, mamy jedną śmierć, ale to nie jest zły wynik. Dobrze idę. Patrzę tutaj na strzałkę. Czy się nie zgubiłem? Ale wszystko idzie dobrze. Wszystko idzie po dobrej myśli. Okej. O, zaopatrzenie, super. Weźmiemy sobie trochę. Zawsze leczenie i strzały się przydadzą.
Okej, okay, tutaj jest dużo zenchantowanych szkieletów. Więc sobie... O, zbroja, proszę bardzo. Więc sobie musimy osłabić gongiem. Gong. Proszę bardzo. Otworzymy bramę. Ale niestety musimy jeszcze pokonać zasadzkę. Chyba już trzecią zasadzkę. Chyba to już jest trzecia zasadzka wręcz. Okej, okay, proszę bardzo. Jeju, ile schaba. Dobra, trzy schaby dostaliśmy. No nieźle. To na pewno nam się... To na pewno nam dobrze posłuży. Tutaj leczenie jest na wagę złota, naprawdę. Dobra, chyba już mamy ich. Tak, mamy. Tutaj jeszcze się pokazało kilka mobów. Ich też pokonamy. No i wazę dodatkowo mamy. To zawsze się emeraldy przydadzą. I przejdźmy się tam, może zobaczymy coś ciekawego. Mamy klucz, okej. Okay, klucz się przyda nam do otworzenia bramy, do której musimy się zaraz skierować, ale otwórzmy sobie najpierw wszystkie wazy. I idziemy dalej. Okej. Okay. Tutaj już chyba wyczyściłem, tutaj chyba już nie powinno być żadnych mobów. O, jeszcze kolejna waza, oj. Kolejna waza, ale niestety nam się te emeraldy za bardzo porozsypywały. Okej. Okay. Wszystko idzie dobrze. Jest naprawdę dużo lepiej niż w poprzednim odcinku, gdzie dosłownie tak łatwo było po prostu dać się zabić, że naprawdę trzeba było bardzo uważać. I proszę bardzo, bardzo krótki poziom. Już udało się nam go przejść. Także zobaczymy jeszcze nasze statystyki. Otworzymy skrzynkę. Statystyki, proszę bardzo. 185 strzał, które trafiły w cel. Dużą większość mobów pokonaliśmy, także to jest zadowalające. Lampion dusz. Lampion dusz, z tego co pamiętam, działa tak, że przyzywa takiego duszka. O, tutaj widzicie go za mną. O, patrzcie. Jest taki duszek i ten duszek pomaga nam walczyć. No dobra, to zamienimy go sobie z powrotem na nasz gong. I myślę, że go rozbiję. Ja raczej go nie będę używał. I zobaczmy sobie jeszcze, co dostaliśmy. Dostaliśmy pajęczą zbroję, która ma podobny enchant, podobne wzmocnienie co nasza zbroja widerowa. I to jest aura wampiryzmu, 6%. To znaczy, że kiedy zadajemy obrażenia, to leczymy się. I pajęcza zbroja ma to samo. Enchanty nie są zbyt ciekawe niestety. Kusza harfowa błyskawic. Mamy przebijanie i reakcję łańcuchową. Orzeźwienie to mogłoby też się nadawać. I szybkostrzelność. Całkiem w miarę przyzwoita kusza. I jeszcze kusza harfowa z rykoszetem, ewentualnie przyspieszeniem, złodziejem szybkości i orzeźwieniem i reakcją łańcuchową. Także wydaje mi się, że trochę lepsza niż nasza, niż ta kusza harfowa błyskawic. A na dzisiaj byłoby to już wszystko. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Dzisiaj był taki dosyć krótszy poziom, udało nam się go dosyć szybko przejść. Jak zwykle, ja byłem Hyperek, trzymajcie się i do następnych odcinków. Cześć!